Troszkę kultury. Kulturę nawet z kiosku wycofali. Masz tu. Tu macie piżamy, a zaraz wam przyniesiemy ankiety, które będziecie musieli wypełnić. A my będziemy wam patrzyli na ręce. Co? Ręce! Do przodu. No i co się tak kłaniacie? Ktoś ważny tam siedzi? Wszyscy ważni dawno siedzą. Przynajmniej z jednej strony. Ręce do przodu! Przed operacją pójdziecie na mały zabieg, trzeba wam powstrzymać palce. No ja nie. Po co? Co? Jak to po co? Żeby o, tak palce podnosić do góry i pokornie czekać na wywołanie do odpowiedzi. A nie inaczej. No. No nie macie czego żałować, tam tej litery już nie ma, także... A taka zeszyta jest? A. Jak będzie trzeba, to takiej też nie będzie. Jak będzie trzeba, to w ogóle zlikwidujemy cały alfabet. Się będziecie morsem porozumiewać. A póki co ćwiczyć. Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie, ty głupi rulonie. No i widział pan? Samych nas zostawili. O. No to dobrze przecież, nie? Tak, dobrze. Prowokacja. Na pewno podsłuchują. To co robimy? Niech pan coś głośno powie. Jak nic nie podsłuchają, to nas przesłuchają. Ale co powiedzieć? No niech pan udaje, że wypełnia ankietę. O, a ja będę wkładał piżamę. Bo może podglądają. Nazywam się Wyczga Stefan. Mówię. A ja wkładam. Widać? Mam 26 lat i 200 tysięcy długu. Oprócz długu posiadam jeszcze żonę. Jest to moja pierwsza żona, drugiej nie posiadam, bo z jedną i tak od cholery kłopotów. Nie, to bez sensu. Nazywam się Wyczga Stefan. Mówię. Niech pan nie mówi, że mówi. No. Ja zapinam. Nazywam się Wyczga Stefan. To po co pan mówi, jak się nazywa? No przecież ankietę ma pan wypełnić, nie? No właśnie po to, żeby się w ankiecie zgadzało nazwisko. To w ankiecie ma się zgadzać. Pan się nie musi zgadzać. Znaczy jak to? Mam napisać w ankiecie, ja się nie zgadzam? Ma pan tak napisać, żeby się zgadzało. No. No. Mnie się nie zgadza. Guzik mi został. O. Tu mam dziurkę, to zapinam i się zgadza. O. No co się zgadza? No co lewa się... strona z prawą stroną się zgadza. No. I tak samo w ankiecie, jak po lewej nazwisko, po prawej panieńskie. Wzrost niebieski, oczy nie ma i się zgadza. No. Czy ja się panieński nazywam? A to ich nie obchodzi, ich obchodzi, żeby było wypełnione i lewa strona z prawą musi się zgodzić, o. No. O. Zgadza się? No, jak jest się... Jest porozumienie? Jest? No, jak? Nie się zgadza. Jak to wygląda, no? Nieważne jak wygląda, ważne, że wypełnione, o. No. Siadaj pan, wypełni pan piżamę, ja panu powiem, jak się ankietę wypełnia. Jak mam piżamę wypełniać, jak mam dwa doły? No, to jeden dół na dół, drugi na górę. A głowę którędy wystawię, co? A co pana teraz głowa obchodzi? Ważne, że się w papierach zgadza. Ja mam dwie góry, pan ma dwa doły, w papierach jest dwie piżamy wydano. I się zgadza. Papier jest najważniejszy. Tutaj jest jakiś papier ważny. No. 5420. No i zgadza się. Co to jest? To jest liczba tych, co ich przepuścili przez tą piżamę. Nie. Tu jeszcze jest napisane coś. Cena umowna 5000 srany boskie. Nie zgadza się. Za taką szmatę. Ciekawe, kto się umawiał. Jak to kto? Góra z górą. I się zgadza. Co się zgadza? Dół się nie zgadza. Góra z górą. Kurde. Nie. A co dół ma do gadania? Góra z górą się zeszła i się zgadza. O, patrz pan, trzeci rękaw mam. O. Plan przekroczyli. O. To dla takich, co mają dwie lewe ręce. Specjalny model, Żuławy 83. A co dół ma do gadania? Góra z górą się zeszła i się zgadza. O, patrz pan, trzeci rękaw mam. O. Plan przekroczyli. O. To dla takich, co mają dwie lewe ręce.
specjalny model, Żuławy 83. A pan nie bądź taki mądry, o. Pan ma za to cztery nogawki. Zoo 84. O. A to to na ogonek jest, co? No, zoo. To jest na napis inflacyjny. O. Każdemu według jego potrzeb. Doczekaliśmy się wreszcie, o. Trzeba szybko koniec z końcem związać, póki się da jeszcze. Bardzo dziadostwo takie, cholera. Z węzełkiem po kraju. Bez sensu. Co się pan tak narzeka? Co pan tak gada teraz, no? A co, mam się cieszyć? No nie ma z czego. Nawet ankiety pan nie umie wypełnić. Ja nie umiem ankiety wypełnić. No. Ja tyle ankiet wypełniałem. I dlatego pan tu siedzi teraz. Wie pan, co się pisze w ankiecie? Pewnie, że wiem. W ankiecie się pisze po kolei wszystko o sobie. Pisze się wszystko o innej osobie. No wtedy nie jest ankieta, tylko donos. Nie donos, tylko donik pan pisze, no. Przecież nie mówię o tym, do kogo, tylko co piszę, nie? Ja mówię o tym, co pisać, no. A pan nie wie, o co chodzi, no. No. Bierze pan ankietę, ma pan rubrykę zarobki. To no. Co pan pisze? Zarabiam... O znajomym. Ja mam takiego znajomego, co zarabia 7, z tego 6 daje żonie na kartki, 9 wpłaca na alimenty, a za resztę to hula do pierwszego. O. Wpisać i ma pan wypełnione. Ja to wpiszę i będę za niego podatek wyrównawczy płacił, tak? No to może pan co innego wpisać, no. Ja mam na przykład takiego znajomego, co nie potrafi nadążyć za zarobkami. Miał komara, teraz sobie kupił malucha i jak jedzie przez kałużę, to z przyzwyczajenia nogi do góry podnosi. No, pisać i już. Ja mam takie rzeczy w ankietę wpisywać. No, tak jest. Świetny pomysł, żeby mi trepanację czaszki zrobili, tak? Żeby dużo napisać i nic nie powiedzieć. O to chodzi. Jak to jest możliwe? Dużo napisać, a nic nie powiedzieć, no? No normalnie. Tak samo jak w gospodarce. Plan wykonany, produkcja zrobiona, ludziom zapłacili, produktu nie ma. Możliwe? Nie, nie. Ja tak nie potrafię, ja napiszę tak jak jest. Nazywam się Wyczga Stefan. Nie pisze pan jak się nazywa, no. Czemu mi pan pluje w lewe oko, no? To się pan przesiądź. No. W ogóle, no co się cieszę, swój rozum mam. Nazwisko, nie wstydzę nie się. Nie pisze pan jak się nazywa, no. Teraz w prawe. No. I naświetliłem panu problem z obu stron. Co to za problem jest wypełnić ankietę? No dla pana wielki normalnie problem, jak w dowodzie osobistym. Rubryki, instrukcja, nazwisko. Sam już nie wiem, kurczę. No. Jak postraszyć, to pan wie, o co chodzi, no. Tak ma pan wypełnić. Jak? Nazwisko, sam już nie wiem, kurczę. O. Jest wypełnione. Ale po co takie cuda? A wie pan, po co jest ankieta? No nie wie i chce wypełniać. Nie chcę, tylko muszę. No to musi pan wiedzieć, no. No. Ja panu wytłumaczę na przykładzie. No. Uważaj pan. Pamięta pan, jak 3 lata temu była ankieta na temat podwyżki cen benzyny? No, pamiętam. No. To było wtedy, jak jeszcze benzyna była. No była, to zrobili ankietę. Teraz nie ma, to nie zrobili ankiety. No. Ale podwyżkę zrobili. Nie pytam pana o tą podwyżkę teraz, tylko pytam pana, czy pan pamięta tamtą podwyżkę. No pamiętam. No. No. Było do wyboru 6 wariantów. Tak. Na bony, na talony, według wzrostu, zarostu, parzyste, nieparzyste, 6 było, tak? Tak, pamiętam. No. Ile było do wyboru? 6. I które wybrali? 7. No widzi pan. No co? No. No już pan wie, do czego służy ankieta, no. No taka ankieta to służy do niczego. Jakby do niczego nie służyła, to by jej nie robili, no. Uważaj pan. Ale skup się pan teraz. No. Drugi przykład będzie. No. Teraz niedawno, no. Pół roku temu, mieliśmy do wyboru 10 artykułów i każdy mógł napisać, co chce, żeby zdrożało. Ja to wypełniałem. No. Napisałem, żeby nic nie zdrożało. I co zdrożało? Wszystko. No widzi pan? No co? No widzi pan już teraz, no to do czego... takie ankiety to są chyba tylko po to, żeby ludzie mieli co wypełniać w wolnych chwilach. Żeby ludziom się zdawało, że mogą jeszcze coś pozmieniać. No. Tak? Dobrze. To jak się nie da nic zmienić, to ja napiszę tak jak jest. Nazywam się... A chce pan, żeby operację panu zrobili? Przecież i tak mi mają zrobić. To bez względu na to, co napiszę, i tak mi zrobią. Jest jedno wyjście.
Udaje pan idiotę i wtedy dadzą panu spokój. Świetny pomysł, idiotę ze mnie zrobić. Tak? Zawsze ma pan wybór. Jakiż mam wybór? Albo udawać idiotę, albo zrobią z pana idiotę. To jest wybór? Co, nie przyzwyczaił się pan jeszcze? Nie, nie przyzwyczaiłem. Normalny wybór, tak jak zawsze. Nienormalny chyba. O, tak samo teraz. Jest nas dwóch i mamy dwie piżamy. Do wyboru. No. No, to masz pan, wybieraj. Moja jest w paski. To się nazywa wolność wyboru. No, proszę bardzo. No, proszę bardzo, no wybieraj pan, no. To ja już wybrałem. No. Aerobik. Proszę? No idź, po imieniu cię woła, nie? Ty mówiła, ty do ciebie mówiła. No. Siadać. Siadać właśnie. No siadać, idzie pojedyncze było do ciebie. No to właśnie, to siadać, kurde. Dwa siadać. Wszystko jest. Boi się? Nie. Tak. Tak czy nie? No. Nazwisko? Nazywam się... Sam już nie wiem, kurczę. Sam już nie wiem, kurczę. A ja nazywam się Wyczga Stefan. Co ty mówisz? Ja o znajomym mówię. Wzrost? Nie ma. Nie. Niebieski. Niepoczytalny. A ja 189 centymetrów. Razem? Nie, ja sam. Co razem? Wzrost razem. Mam tylko jedną rubrykę. Ja mam 190. To razem będzie 380. Tak. Tędy. Wzrost 380 centymetrów. Kawał chłopa. No. To się nieźle w pochodzie rozwija. Choroby przebyte. Więc ja w dzieciństwie przeszedłem Odrę. Sam? Nie, nie, samemu by się nie dało. Z kompanią czołgów. W którą stronę? W obydwie nas przegonili. A mnie wycięli woreczek, żeby mnie żółć nie zalała. Wyciąć woreczek. Nie, 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 trzeba wycinać, ja już mam wycięty woreczek. Już nic nie trzeba wycinać, ja już mam wszystko w porządku. Już jest... Jak ktoś przyszedł bez woreczka, to nie znaczy, że pójdzie z torbami. Ja mam w porządku woreczek i wyrostek, wszystko mam w porządku. Nawet mojej ślepej kiszce przywrócono wzrok. Wszystko. Operacja się udała? Tak, wszystko. Wcale nie, tak, wcale nie. Tak. Dostał inwalidę wojennego. No to świetnie. No. To nie musi teraz w kolejkach udawać opiekuna upośledzonego posła w podeszłym wieku w ciąży z dzieckiem na ręku. No. O, chłopaczki, zjeżdżamy. Pomogę wam się przebrać.